Dzień dobry wieczór. Dzisiaj poruszymy sobie jak zawsze popularny temat GTA Online, a konkretnie jak zarabiać hajsy w GTA Online, czy też jak zarobić duże hajsy w GTA Online. Otóż moi drodzy, po aktualizacji z agencją w GTA Online mamy nowy sposób na zarobki. Jest to budka telefoniczna. I aby zarabiać z tej budki jest kilka sposobów, jednak zanim zaczniemy, pamiętajcie napisać w komentarzu budka telefoniczna, a przypnę wam serduszko jak zawsze i zostawcie łapkę w górę oraz suba i nie zapomnijcie o dzwonku, wtedy niczego nie przegapicie. Zaczynajmy! Moi kochani, aby trzepać cash z budki telefonicznej mamy na to dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest kupno agencji. Wydanie 2 milionów na zarabianie dodatkowo z budki telefonicznej. Drugi sposób nie jest do końca pewien, ale wyczytałem to gdzieś na Reddicie, więc powiedzmy, że szanse, czy to fake, czy nie, są 50-50. Na czym polega ten drugi sposób? Ponoć skontaktuje się z wami Franklin albo Lester i tam właśnie was jakoś pociągnie do budki telefonicznej. Jeszcze przeczytałem w internecie, że jest szansa, że się wam odpali misja z budką telefoniczną po tym jak przejedziecie obok takowej. Ale to trzeba sprawdzić już osobiście, nie? Ale powiedzmy sobie jeszcze szczerze, o co chodzi z tymi budkami telefonicznymi? Już mówię i objaśniam. Nieważne w jaki sposób się do tej misji dostaniecie, macie tam dosyć spore zawiasy pieniężne, ponieważ między nimi jest dość duży rozstrzał. O co chodzi? Jeśli zrobicie tę misję na pałę, dostaniecie 15 tysięcy dolków, a jeśli się postaracie, nawet 90 tysięcy dolków. Ale jak to jest, zapytacie? Otóż, moi drodzy, ten kto grał w Hitmana, ten wie, że tacy zleceniodawcy na zlikwidowanie kogoś innego życzą sobie nieraz, żeby ta osoba zginęła w jakiś konkretny sposób. Jako przykład dajmy misję z Hitmana, w których na przykład było, że trzeba na kogoś zrzucić żyrandol. To samo jest w GTA 5. Jeśli kogoś zastrzelicie, dostaniecie 15 tysięcy. A jeśli wypełnicie to, co jest w zleceniu, przykładowo wypadek przy pracy, wtedy otrzymacie jeszcze premię do tych 15 tysięcy. Najczęściej to jest 70 tysięcy czy 75, wtedy wychodzi właśnie 90 tysięcy. Jednak ja to uśredniam, ponieważ misji jest wiele i nie jestem w stanie powiedzieć wam, ile za każdą dostaniecie. I tak to wygląda. Myślę, że całkiem fajna sprawa. Czy jest ban czasowy po wykonaniu tej misji, nie wiem, ale jak znamy Rockstara, raczej jest. I pewnie trzeba przeczekać z 5 do 10 minut po wykonaniu tejże ciekawej misji z budki telefonicznej. Pozwolę sobie również uprzedzić wasze pytania w komentarzach o to, które budki telefoniczne działają, a które nie. Jak już raz przejdziecie tą misję, to prawdopodobnie każda budka telefoniczna, którą napotkacie, możliwe, że się nada. Ale tutaj też nie jestem do końca pewien, ponieważ jak ja grałem pierwszy raz tę misję, to ta budka po prostu zadzwoniła, nie? Jechałem sobie, pamiętam, na pustynię, tam przez autostradę tą do bazy wojskowej, na pewno każdy z was kojarzy, tam jest nieopodal stacja benzynowa, no i właśnie tam zadzwonił telefon i się pojawiła niebieska ikonka z telefonem. Mimo wszystko warto przejeżdżać obok stacji benzynowych czy jakichś telefonów, bo kto wie, może akurat zadzwoni. I to by było tyle na dzisiaj, moi drodzy. Pamiętajcie napisać w komentarzu budka telefoniczna, a przypnę wam serduszko. Oprócz tego zostawcie łapkę w górę, suba i nie zapomnijcie o dzwonku. Dzięki niemu nie przegapicie żadnej mojej twórczości filmowej na YouTubie. I to by było jeszcze raz tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, cześć!